Siemanko i witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Światek 6 i po ciężkich poszukiwaniach naszej katany, z których oczywiście sukcesów nie widać, ponieważ takich owych nie ma, ale nagrywamy dla was ostatni odcinek, gdzie postaramy się dla was coś wybudować, a być może po prostu postawimy sobie stojaków troszkę na nasze dynamity i po prostu poszukamy, powydobywamy tych dynamitów, abyśmy mieli troszkę tej broni u siebie w bazie. Zobaczymy, co nam w ogóle z tego odcinka wyjdzie. Chłopaki tam wychodzą dopiero z jaskini, tak więc my już się udajemy. W ogóle wyszedłem już dawno z jaskini, a Erwin jest gdzieś w ogóle pod wioską teraz. Aha. Ej, Erwin, zaraz powinieneś mieć linę chyba w ogóle w górę, wiesz? Chyba ja mam lagę. Zaraz zobaczę. Bo ja jestem aktualnie w wiosce. I mam wrażenie, że tu jest gdzieś... może i nie ma? A kuźwa, jesteśmy tak zdziargani po prostu już tym szukaniem tej katany, że to jest masakracja. Mamy dosyć, po prostu dosyć. Może w niedzielę w sumie Vertes będzie wiedział, jak tam dojść. W niedzielnym odcinku, który nagrywam jutro, czyli w czwartek. Już mam wrażenie, że Vertes ma swoją katanę od jakiegoś czasu, więc pewnie nawet się nie interesował jak teraz. No może tak i być. No nie mówię, że nie, no ale mam nadzieję, że no, to przede wszystkim coś fajnego porobimy, bo mam nadzieję, że tam dwa odcinki temu daliście nam jakieś fajne pomysły. Jeśli nie daliście, no to dajcie. Nie, teraz już jak dacie, to i tak nam nic nie da. Tak. No trudno. Ale ja mimo wszystko. Możecie dać pomysły, co mamy robić my tutaj we trójkę. Ogólnie ja bym teraz pobudował stojaki na dynamit, sprawdzić, czy w ogóle da się dynamit odłożyć tutaj. Okej, okay, no ja właśnie jestem już ten, więc szybko zetnę jakieś drzewko. Kolejna sprawa, porobić ogródki, stojaki na patyki, stojaki na kamienie. Tylko jakoś to rozplanować, bo na razie tak stawialiśmy, jak stawialiśmy, ale moim zdaniem trzeba... Ja wzdłuż płotu bym postawiał to. No, chyba najlepiej. W ogóle okay, wiemy też, ale... że można niszczyć te pnie przez bomby. Dynamity może też by działały. Ale musisz bombę przykleić chyba, tak? Mówisz? No a co, udało ci się zniszczyć? No nie wiem, właśnie chciałbym spróbować. Wydaje, że musisz bombę przykleić do tego, żeby zniszczyć pień. Chyba tak. Czyli... Tak, ale tam procesorów też jest dosyć sporo, tylko zegarki, kurde. Zegarków jest coraz mniej, zauważyłem. No właśnie. Bo procesorów ja już mam wiele, a wiele też nie wziąłem, bo już nie mogłem. No, niestety, bo procesorów tam jest od krzywdy, żebym tak powiedział, ale nie ma właśnie tych zegarków. Tych zegarków jest naprawdę coraz mniej, coraz trudniej je dostać i no nie wiem, co będziemy tutaj robili, żeby je zdobyć, no ale będziemy się na pewno starali jakoś, no. Jak ogarniemy sobie ogródki, to będziemy bez problemu mogli normalnie ciąć siekierą, bo będziemy mieli tyle tych energy mixów, że będziemy mogli sobie na to pozwolić. No ale musimy mieć dużo ogródków, dużo... roślin, tak? No wiadomo. Roślin, seedsów, tych nasion. Nie to tu otwieram. Bo tutaj że jest jeden rodzaj nasion, a bez różnicy wtedy ile to daje, jakie rośliny. Dobra, ja już daję tutaj naszą półeczkę. Tylko żebyś nie miał żadnych mołotowów, bo pierwsze co mołotowy ci się postawią, z tego co pamiętam. Okej. Gdzie ja idę? W ogóle już nie, już jestem tak zmęczony tym wszystkim, że... Czekaj. Potrzeba? Dałoby się wejście znaleźć. Erwin, dalej fajnie, tylko ja mam potrzebę. Wyszedłem, ale w ogóle wyszedłem jakieś inne wyjście, bo nawet nie wiosce. Weź zostaw ten znacznik, co? Dziury, ale to nie jest ta dziura, co była na filmie. Niestety. Dobra, mam postawioną i co? No spróbujmy coś tu postawić. O ile w ogóle mogę postawić coś? Lol. A może muszę trzymać po prostu to, co chcę odstawić? Próbuj, nie wiem, naprawdę nie wiem. Nie. A czekaj. Tak, chyba trzeba trzymać to co się chce postawić. Lol. No i gitara. I robimy takich stojaków multum i naprawdę. Ja już więcej nie mam nic postawić. Przydałoby się coś na styl skrzynki, bo skrzynka byłaby w ogóle. Tak, 8, no. Więcej. Spróbuj poprawę jeszcze po jednym, ale nie sądzę. Ja już nie mam. Erwin musiał. Aha, Erwin próbuj. Już idę. Ja wstawię kolejny. Adzie, jak możesz patyki weź ogarniaj. Bo patyków tutaj będzie potrzeba najwięcej. To ile patyków? 8 chyba trzeba na jeden. A z 8 patyków jednego loksa, tak?
8 patyków i 2 loksy. No tak, tu trzeba nie, zrobić jeden się, loks, bo lol. Ja nie zamierzam co chwilę przeskakiwać przez pułapkę, która będzie mnie albo zabijać, albo życie nie, zabiera. Nie zabija ta pułapka przecież. Ja mam wrażenie, że to nie jakoś... Z Irwinem grałem czy coś? Nie, nie zabija. No patyków trzeba najupcieć, no. To jest najważniejsza misja na dzisiaj. A co jeszcze, że tak powiem, no to... Okej, dobra. Zbieramy tutaj. Zbieramy tutaj, zbieramy tam i zbieramy tu. Erwin, daleko? Masz? Idę, są czas. Okej, dobra. No nie powiem, no ten ekwipunek wygląda. Tych półek naprawdę byłoby trzeba multum zrobić, bo i bowzy można by było zostawiać i w ogóle no wszystkie tak naprawdę rzeczy, które są do pozostawienia możliwe. Dobra, potrzeba jedną belkę. Tego loksu. To ja idę jakieś drzewko zetnę. No szkoda, że tej katany nie znaleźliśmy, no ale... No katana, no kurde... Najgorsze jest to nie tyle, że nie znaleźliśmy, wiadomo, ale mogliśmy się po prostu szybciej poddać, wydaje mi się, bo teraz przez to jesteśmy troszkę bardzo wyjechani, a nagrać musimy. Po pierwsze chcemy, a po drugie musimy, ponieważ no jestem na czwartek zgrany z Wertezem, czyli na jutro, więc no nie może być tak, że po prostu z Wertezem będziemy robili coś, co będzie po prostu w niedzielę, a w sobotę będziecie mieli odcinek coś, co robiliśmy już po tym. No, mam nadzieję, że wiecie, rozumiecie, o co mi chodzi. Nie no chcemy i... robić podróży w czasie po prostu. No dokładnie. Tak by można było to nazwać. Dobra, myślę, że tutaj 3 półki wystarczą. Można było po drugiej stronie teraz zrobić 3. Ja tu mam 4 zrobiłem. W taki sposób. Nie, tylko pamiętaj, że to drzewo się później zrespi i będzie dupa z tej półki. I czemu? Nie wiem, czy teraz się uda położyć. Aha, tu na dole. No trudno, półki da się niszczyć czy nie? Da się. Nie da się chyba. Lol. Dobra, trudno. Jak coś to po prostu tutaj nie wiem co zrobimy. A wiecie gdzie magazyn możemy zrobić, Adziu? Co to jest za dziura? No to trzeba wysadzić, żeby to się pokazało i tutaj jakieś rzeczy powinny być, ale za ja bardzo mam ich nie mam wysadzone i właśnie znalazłem 3 zegarki. A, okej. Erwin, jesteś? Jesteś. Jestem. Chodźcie, ja wam pokażę, jaki ja mam plan w ogóle na tą bazę, bo tak troszkę wizję zmieniłem, ale nie zmieniła się ona na tyle, żeby nam tutaj coś przeszkadzało. Zrobię sobie te bomby. Chodźcie, proszę. Koledzy. Dobrze, kumplu, jestem. Halo. Halo, Adziu. Gdzie ty jesteś? Tu. Halo. 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 Tak, o, platforma jest i platforma, na platformie zrobimy normalnie sobie mieszkanie, gdzie będziemy mieli wszystkie nasze rzeczy i stojaki na broń. A w miejscu, które jest nazywane aktualnie polaną, trzeba będzie zaprojektować tak półeczki, tak wszystkie miejsca na medycyny i tak dalej, żeby po prostu tutaj mieć jeden wielki, jebitny magazyn. Szykujcie się ludzie na odcinki z kolejnego ścinania 2000 loksów. Tak, za nie, no jeden więcej będzie patyków aniżeli loksów. Nie, bo podest by tu trzeba wybudować. A, chodzi ci o podest. No sam podest, no to... Znaczy, Światuś, ja pomyślałem tak, skoro już mamy tą platformę, na tej platformie będzie domek, tak? Tak. Z tej platformy poprowadzić taki, no też możemy to nazwać platformą, ale taką wąską, tu przez wodę. Jakiś most czy coś po prostu, do tego magazynu. No tak. No i dopiero tutaj magazyn na właśnie jakimś podeście, bo... Też na podeście? Na ziemi bym tego wszystkiego nie stawiał, no nie wiem zresztą. Znaczy no później byłby problem z rozwaleniem tego, to jest na bank, ale... Tu po prostu zrobiłbym podest. Nawet podest zaraz można zaprojektować, to nie jest problem. Mówisz, że podest... No w sumie to nie jest zły pomysł, powiem ci. To... Tylko ja teraz bym go zaprojektował, czekaj. Jak możesz, pozwól mi, że ja to zrobię. No taką
Nie wiem jak to tam, a tą platformę nie wiem jak z tym chodzi, żeby... Foundation. Ciekawe czy jakbym tu, by postawić platformę, a to najpierw podest musi być zrobiony. Czekaj, czekaj, właśnie chcę spróbować zrobić. Bo nie wiem gdzie ty chcesz go robić, tam daleko? No tutaj myślałem, żeby w tej wnęce go zrobić. Tutaj. A, no dobra, spoko, jak chcesz. Tu drzew nie było. Tylko, że tutaj to wchodzi w ziemię, więc tutaj byłoby trzeba... Nie wiem, o tyle dobrze, że tutaj nie ma ten... drzew. Tutaj byłoby trzeba zrobić tak o... Nie wiem, ja na razie nie widzę, co robić. I zatwierdzić tak o... O kurde, kto tu? Herbin już dynamitobójca leci. Tak oby wyglądała pierwsza część, a ta druga po prostu musiałaby być troszkę na podwyższonej tej. Trzeba walizki stąd wyfrać. Czyli byłoby to coś takiego. Musiałoby być wyższe na pewno, aniżeli jest to co tutaj. Tu, uznajmy. Szkoda, że to jest wyżej niż mur. No ja wiem, że to jest wyżej niż mura, no inaczej niestety tego nie zrobimy. No dobra, spoko, tylko pytanie teraz, jak byśmy robili przejście do bazy aż. Tunel jakiś taki? Czekaj, 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 ja chcę tutaj połączyć, żeby tutaj w miarę to wyglądało z rękoma i nogami. Ja nie wiem, czy ty wiesz, co ja mam na myśli, że... Czekaj, 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 czekaj. Jaki przykład ci podać? Obstawiam, że ci chodzi o to, żeby zrobić połączenie między tą platformą bezpośrednio. Tak, tunelem. A tutaj tym magazynem. Tak, aż do magazynu. I ja ci powiem, że tak, da radę, na pewno. Później po prostu tutaj da się schodki, gdzie jest to przejście i tyle. Więc tutaj już nie będzie problemu. Łącznie potrzebujemy 900, czyli to i tak jest nadal mniej jak na mur. Więc cieszmy się. A jeszcze tam w bazie nie jest skończone. Wiecie co wam panowie powiem? No? Ja się cieszę z jednej strony tyle, że przez miesiąc będziecie robić to sami. Ja będę was śledził tylko na YouTube. Ja ci kurde dam. Będziemy twoją dziewczynę wynajmowali. O, właśnie. No i ci nie będzie chciał tu przychodzić. To kompa do siebie weźmy. A nie, no w sumie ty i tak będziesz miał w sumie właśnie... to nie jest nie fair. On no, będzie musiał mieć tą przerwę, bo on jedzie. Nie. Patrzcie jak się wycwanił, kurde. No. Kolega. Dlatego ja wam daję pomysły teraz, póki jestem. To już nie dawaj. Już jest za dużo. Nie no, to nie jest dobry, to nie jest zły pomysł. Ta platforma tutaj na pewno powstanie. Więc tutaj będzie magazyn. Jeden wielki, bitny magazyn. Wszystko po prostu, co będziemy mogli zrobić. Tylko pytanie teraz, czy zniszczymy ten szałas. Bombą spróbować? No spróbuj dynamitem. Tylko żebyś muru nie zniszczył. Znam się co daje, ona powinna być lepka, ta bomba, a nie jest. Dobra, Erwin, uciekaj! No, taki uj. Wiedziałem, że mur zniszczy, ale płotku tego domku i tak nie zniszczyło. Te pierdole. O, masakro. Do tego, do bomby dajesz czego? Klej. No, żywice. Żywice. No dobrze, ale się nie przykleiło. To jest to. Ciekawe, czy to drzewa się da. Chwilowo nie sprawdzę, bo wszystkie drzewa znikają przede mną. To idę zobaczyć. A przede mną też znikają, no boją się. A co wy chcecie? Aha, sticky, no czekajcie, ja spróbuję zrobić. Bo tak, mam... da się do drzewa przykleić wtedy. Co potrzeba? Zegarek? A, bo zamykam. Ja to jest wioska na dole, lol. Czekajcie, ja spróbuję zniszczyć ten, pieńka z tą bombą. Aha, to trzeba ją jeszcze... ulepszyć. A ty stawiaj tam mur, żeby naprawić go. Już, panie kolego, chwila, momento. No jest Erwin, przecież tu wioska, przecież tu zaraz jest... I zobaczymy, czy niszczą się te... Niszczą się, tylko że tych bomb byłoby potrzeba naprawdę bardzo, bardzo wiele. U zegarków by trzeba dużo. Dobra, rób projekt tego muru. Aha, bo wy chcecie teraz to załatać, tak? Na szybko, no, dobra. Nie mamy jakiegoś zapisu, żeby ten, chyba że mamy. Nie no, no. Spokojnie, wybudujemy sobie. Erwin, dawaj drzewo, bo trzeba biegać po to drzewo, ładny kawałek. A ja wam powiem szczerze, że po update'cie będzie wam łatwiej.
No tak, no te drzewa mam nadzieję, że naprawdę się odrespią, zrespią, Zresztą się zresztą, czy jak bo to powiedzieć. bez drzew w okolicy to byłoby lipa, ale. Myślałem, że tu wąż mi się wije, a to wiewiórka, lol. Ale ona nie można jej ani zebrać, Wiem. ani nic. Znaczy nie, zabić można, bo zabiłem ją, tylko nie można Zebrać. jej podnieść. Jedyny problem to podniesienie jej. Nie da się. O, Bożenko, Bożenko. Szkoda, że te drzewa tak kurde. No to. Bo O my jesteśmy tych mieli też drzew będziemy mieli wtedy. na pewno, no bo właśnie update wyjdzie już po naszym tutaj pięknym tygodniu z Forestem. Mam nadzieję, że w ogóle Wam się podobał ten tydzień. Jeszcze jutro mamy oczywiście zakończenie. Super Finał. tydzień. Grand final właściwie. I no. Z czasem będzie można pomyśleć o takich akcjach z innych gier, ale to z czasem, bo ja naprawdę najpierw będę musiał odpocząć od takiego dosyć częstego nagrywania jednej gry, zregenerować się i później można w styczniu na przykład zrobić jakiś tam inny tydzień z. A moim zdaniem inaczej, Światek, nie potrzebujesz tyle co odpocząć, tylko potrzebujemy mieć pewność, że na przykład nie będzie takich problemów jak tutaj typu po tym update'cie. Bo zobacz, że No my nie to też sprawdziliśmy swoją tego drogą, ale update'u, ty zobacz, wiesz że co. my nie sprawdziliśmy tego update'u, a zaczęliśmy nagrywać taką serię i to jest taki trochę błąd, tak? Bo nie No. wiedzieliśmy, że. A zobacz, gdybyśmy przeczytali komentarze gdzieś na forach, to byśmy wiedzieli, co jest grane. I wtedy No, można było, też wiesz, aha, prawda. dobra, nie podejmujemy się. A tak, dobra, panowie, ja daję. Potrzebny jest jeden, ale ja już wchodzę do środka. Żeby się Ja idę, ja wypowiedzieć. mam dwa, wchodź Erwin i ja stawiam. Tylko, że oczywiście się zmęczyłem jeszcze. Ojej, nie ma lekko Kurde, ale było. lipa, że nie da się rozwalić tego tego. Dobra, tutaj przez to nie przejdą. Ej, Adek, zobaczę, czy mogę cię bomby przykleić. Mogę postawić tutaj, czy nie bardzo? Ode mnie. O. Postawiłem pierwszą Bele. belkę. Super, możemy imprezować. Też tak Nie myślę. widzę jej, ale okej. Tutaj jest. Tu. Pokaż ją. Tu Pokaż jest to co. początek naszej pięknej O kurde. przygody A weź z coś w miejsce zestawianiem ciebie. platformy wielkiej. A nie mogę przykleić do ciebie. Dzięki, kolego. Chciałbyś mnie wysadzić, tak? No, Już by musiałeś chciał zrobić Ahmeda takie. ze mnie zrobić, kurde. Ale hakbar takie. Byś Dobra, poleciał ale to tak, a nie mówię. Dobra, pali. panowie. Czyli tu byłaby platforma. To jest. Ja nie wiem, jak ty tą platformę budujesz w ogóle. Nie pamiętam, którym się to... Normalnie platform? B. Pod B masz. Już ci mówię, jak się nazywa. Nie platforma, tylko custom foundation. Foundation. Fundament po Znaczy... prostu. Ja spróbuję zrobić teraz projekt, który moim zdaniem... Znaczy projekt, no tylko po prostu ten. A co, to zniszczyć to? Nie, zostaw, zostaw. A co ty chcesz, co ty. Aha, tego łączenia. Tak. Okej. Ja tak właśnie Jak się. cię Erwin zaraz jebnę za te rzucanie dynamitem. A czy wiesz To co, Adziu, wydaje mi była się, ta. że. Adziu, wydaje mi się, że najpierw byłoby trzeba wziąć, wybudować do końca tą platformę u góry. Od niej puścić później dzięki kuźwa. Aha. Co ci jest? Myślałem, że ty żeś rzucił dynamit. Trzeba byłoby puścić od niej najpierw troszkę niżej. Inaczej, najpierw schody można wybudować. A ja chcę zobaczyć po prostu, ile mniej więcej drewna potrzeba na coś takiego. Chuj. Custom stairsy. Najpierw byśmy postawili custom stairsy. Dokładnie. Byśmy postawili custom stairsy, byśmy wiedzieli mniej więcej dokąd potrzebujemy miejsca. I wtedy byśmy mogli. Ewentualnie nie, Adziu, nie, No ej, kolega. poczekaj, ja zaraz to spokojnie usunę, tylko chcę sprawdzić, ile mniej więcej Ale. taki tunel będzie wymagał tego. Kolega, 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 kolega. Nie potrzebujemy w ogóle tego fundamentu. Tylko i wyłącznie same schody, bo schody mogą być pod dowolnym stopniem nachylenia. Więc ja idę, postawię schody i wtedy po schodach mniej więcej to zobaczymy. Ja już tutaj kończę, więc zaraz. No to weź zobacz, ale mówię, to nie będzie to Ale samo. spoko, no ja mówię, to robię tak bardzo dla siebie nowości. O 392 kurde. na taką, na taki mostek. Taki mostek, a czekaj, weź usuń jak możesz. Ja zobaczę, ile byłoby trzeba
co by zrobić schody. Co prawda będzie trzeba troszkę więcej liczyć, bo to niestety nie mogę tam przypiąć do niczego u góry. To znaczy ja bym jeszcze zrobił tak. Ale to już zrobicie sami, no bo mnie już nie będzie. Po tym jak skończycie tą platformę, bo mam nadzieję, że ją niedługo skończymy albo skończycie. O, widzisz, Adziu, coś takiego i masz schody. No ja nie widzę tego, więc... Aha, czekaj, dokładnie, dobra. Tylko, że to będzie trzeba troszkę liczyć więcej, bo no niestety nie mogę tam do niczego przypiąć właśnie. Już, czekaj, chcę doprowadzić. A, bo ty nie skończyłeś. Nie, bo mówisz takie tam schody, no i myślę, że je zobaczę, a tu dupa. Tylko czekaj, nie wiem czemu nie mogę ich postawić, lol. Pewnie tak jak my z Erwinem mieliśmy na swoim sejwie problem. No, trochę. Dobra, ale ja powiem teraz, co chciałem ci powiedzieć. No, nie mogę. Zrobić tak jak moja hala zrobiła na swoim sejwie, czyli jak mamy tą platformę dużą, postawić powiedzmy... A, po prostu schody idą pod górkę, więc dlatego tutaj, nie mogę. Słuchaj, postawić tutaj platformę na przykład, gdzie ja stoję. Kolejną platformę postawić... A czekaj, bo ja nie widzę w ogóle. Muszę sobie zapalić. No, mów. Chodzi, że tak, pierwszą platformę powiedzmy postawić tutaj. No. W kamieniach. Znaczy nawet nie platformę, tylko taki ten słupek. Czekaj, już ci pokazuję. No, czyli tą platformę. Nie fundament. No, platforma, no. Czyli że to na przykład, tako. No, tako. No właśnie o to mi chodziło. Co? No, i z tego później po prostu doprowadzić tam. To dobrze, no. W miarę pod kątem to ustawić. No tak, wiadomo, nie? Potem powiedzmy gdzieś tutaj, drugą. Nie? No. No i później już do celu. Tutaj no. Połączyć tymi takim, no tym mostkiem, tak jakby. No tymi schodami, no. Damy radę, będziemy wiedzieli o co chodzi. Dobra, żegnamy się z wami. Trzymajcie się, do jutra. Mam nadzieję, że jutrzejszy odcineczek z wielką przyjemnością obejrzycie, ponieważ pierwszy raz w tym tygodniu, po pierwsze będzie inny gość, a po drugie pierwszy raz na naszym kanale, kolejny raz na naszym kanale zagości naprawdę bardzo, bardzo znana osoba, więc mamy nadzieję, że ja ci zaraz postrzelam ten głupi ryjec, kurde, z Dido! Będzie w niedzielę w sumie. A nie, bo ten będzie w sobotę, to akurat. Ten w sobotę, no. Chyba już się zagubiłem. No, więc... Się pogubiłem. No i patrzcie, i się bać widzi będzie, i będzie marnował te race. Dobra, więc trzymajcie się, do kolejnego. Życzymy wam miłej soboty, no i do kolejnego. Na razie, hej. Na razie.